Hej, z tej strony Klaudia i witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj to będzie filmik z naszej ukochanej serii Typy. Mówię ukochanej, ponieważ od zawsze ją uwielbiliście, jak zapewnie wiecie, bądź nie wiecie, a właśnie się dowiadujecie. Postanowiłam, że nagram jeszcze jeden odcinek z tej serii, ponieważ troszeczkę, nie ukrywam, mi ich zabrakło. Zapomniałam powiedzieć, czego to są typy, a mianowicie są to typy rodzeństwa. Sądzę, że większość z nas ma rodzeństwo, wie co to za ból, a czasami szczęście. Zapraszam do oglądania, już nie przedłużam. Tak. Pierwszym typem jest to konfident i zapewne zdajcie sobie sprawę, co to oznacza. Większość rodzeństwa ma tę cechę. Ledwo coś się stanie, ledwo coś się wydarzy, nieważne czy to jest przypałowe, czy nie. Po prostu stanie się coś, co się zdarza raz na jakiś czas, a nie co chwilę, nie monotonnie, to już mamo, tato, a Klaudia zrobiła to, tamto, siamto. I rodzeństwo wtedy oczekuje, że nas rodzice ukażą. Najczęściej właśnie to się zdarza, ale jednakże kiedy nie ukażą nas, to taki smuteczek na twarzy, że kablowałam na darmo. Drugim już typem jest to młodsze rodzeństwo i tak samo jak w przypadku konfidentów. Młodsze rodzeństwo polega na tym, minimalnie dotknie, że tak o, no tak po prostu na przykład wkurzymy się na niej, bo się z nim pokłóciły, a młodsze rodzeństwo robi z tego wielką aferę, pobili mnie, uderzyli mnie, dotknęli mnie, mamo kara, tato kara dla mojego starszego brata bądź siostry, bo taki oto jest okrutny i tak mnie maltretuje. Wiecie, co jest najlepsze? Zawsze to młodsze rodzeństwo jest takim troszeczkę większym pupilkiem, ponieważ trzeba mu poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Ryk, wrzask, jak mogłaś mu to zrobić? Musisz nauczyć szacunku do młodszego rodzeństwa, a tak naprawdę nic nie zrobiliśmy. O, słuchaj, Gabi, to ja tam ze znajomymi na miasto, trzymaj się i no, patrz się dobrze. Nie dotykaj mnie. Trzecim już typem jest to pożyczający i tu się przyznam, że ja się z takim typem osobiście nie spotkałam, jednakże byście go mi nadsunęli. Chodzi tutaj o to, iż kiedy rodzeństwo wychodzi gdziekolwiek, czy to na randkę jakąś, czy na spotkanie ze znajomymi, na urodziny, a pożycz mi koszulkę, a pożycz mi spodnie, a pożycz mi skarpetki. Majdek chyba nie będzie pożyczać, jednakże po prostu chce wszystko pożyczać i nawet jakby nie patrzeć pod względem odzieżowym, również na przykład chce telefon pożyczyć, jeśli masz dwa, to ten drugi mi pożycz, jeśli nie wiem, masz jakieś pieniądze, to też mi pożycz, bo aktualnie nie mam, ale kiedyś ci oddam. Nigdy. W sumie wypadałoby zrobić zakupy. Czy ja mam w ogóle coś w portfelu? Ja mam 20 zł! To w końcu sobie coś kupię, bo nigdy nie mam nic przy sobie. A nie masz pozycji 20 zł? Nie, a co? Dzięki. Chociaż ty mi zostałaś. Tylko to. A wiesz co? To też dobrze. Czwartym już typem jest to nieprzyznający się do winy. Tutaj chyba każdy również zna ten typ, zna tą cechę charakteru. Tutaj raczej już nie można powiedzieć, czy to robi starszym młodszym, czy młodsze starszym, ponieważ i tutaj to występuje. Kablowanie i zwalanie winy na drugą osobę. Coś się stukło, coś wartościowego, co było na przykład pamiątką rodziną, bądź cokolwiek. Jeśli zrobił to starszy, zwali na młodszego, bo oczywiście młodszy, wiecie, mógł tam nie zauważyć, coś niechcący wywrócić, okej. Okay. A kiedy młodszy zwali na starszego, to również tak mogło być, również to rodzice uwierzą, ponieważ wiecie, młodszy coś zrobił, to taki aniołek grzeczniutki? Nie, gdzie tam? To można nazwać swego rodzaju wyścigiem. Jeśli młodszy nakabluje na starszego szybciej niż na odwrót, to rodzice w to uwierzą. Po prostu ten, który pierwszy zwali winę na drugiego, ten wygrywa. Tego nie jest wina. Dobra, przyznać się, który z was zbił wazon? Ona to zrobiła, nie ja. Ale mamo, co ty na mnie winę zwalasz? Przecież to ja zawsze muszę wszystko robić, ja nie wiem, kto to zrobił. No i piątym i ostatnim już typem jest to nadopiekuńcza osoba. Wiadomo, wychodzimy na spacer, jest zimno, ubierz szalik, nie zapomnij szaliku, nie zapomnij o rękawiczkach. Jeśli coś jemy, uważaj, żebyś nie powrócił, masz chusteczkę i tak wsadza tutaj chusteczkę. Po prostu na każdym kroku chce nas kontrolować, chce być opiekuńczy, opiekować nami, żeby nic, broń Boże, nam się nie stało. Słuchaj, Dawid, ja wiem, że ty chcesz wychodzić już na dół, ale słuchaj, nie możesz tak wyjść bez niczego. Tutaj masz czapeczkę, żeby jakby co słoneczko ci nie zaraziło, tutaj jeszcze masz moje kłodzie to słoneczko, wiesz, to żeby cię po prostu nie spaliło i tutaj masz, jak będziesz szedł na zakupy, proszę bardzo, to masz jeszcze jakąś taką reklamówkę, żeby po prostu no mieć gdzie te zakupy schować, bo jednak trzeba mieć. Jak widzicie, aktualnie nagrywam już z ręki, ponieważ przyznaję się, zapomniałam nagrać pożegnanie, także pożegnam się tak o, bo już nie chcę mi ustawiać lamp, statywów itp., bo to sądzę, że nie ma sensu. Także no co, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli wam się podobał, to nie zapomnijcie o tej łapeczce w górze, żeby widziała, że chcecie powrót tej serii, że wam się podoba, napiszcie to również w komentarzu. Nie miejcie za złe, że te scenki takie, wiecie, humorystyczne, nie było jakoś idealne, ale Dawid pierwszy raz stał przed kamerą, pierwszy raz coś mówił i naprawdę było widać, że się stresował, także mu wybaczcie. Proszę was również o moje social media, czyli Instagrama, Snapchata, wszystko jest, moi drodzy, w opisie. Także do zobaczenia, no i cześć. I lecę montować, bo jak widzicie, tutaj mam właśnie kompa i tam montuję ten film, także lecę, bo na dziś ma być ten film, pa, pa.